Cześć, mano, witajcie w kolejnym odcinku ze Stambul KS-a, moi drodzy, i dzisiaj będziemy oglądać sobie najlepsze akcje, ponieważ ostatni odcinek tego typu bardzo wam się spodobał, dlatego postanowiłam dzisiaj nagrać drugą część, a jeżeli chcecie kolejną, no to zostawcie po tym filmie 40 łapek w górę, a na pewno coś takiego dla was nagram. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, zostawicie też suba na moim kanale, ponieważ lecimy teraz po 50 tysięcy subskrypcji, a tutaj wam się wyświetla lista ostatnich moich subskrybentów, więc jeżeli chcecie tutaj dołączyć, no to musicie subskrybować mój kanał, a ja już nie przedłużam i przejdziemy sobie do pierwszej, najlepszej akcji w dzisiejszym odcinku. No i moi drodzy, zaczynamy od Lavalanda. Jak widzicie, gość nie może wyjść, ale je... O, lolo, ale go wywalił, mimo że udało mu się wyjść. No, kurde, szacun. Nie mówcie, że on teraz wygra się tą gierkę. Patrzcie, to, patrzcie, co tu się dzieje, jeszcze wygrał, rozumiecie to? A wcześniej nie mógł wejść. Dobra, tutaj, okej. O nie, i ten jeszcze borowik, widzieliście? On to wygrał. W sensie, no nie odpadł, no, no było to bardzo przykre, a temu co się stało? Ej, widzowie, patrzcie, to on nie może wejść na metę, czy on po prostu sam się zatrzymał? Dobra, UFO go zabrało, przegrał niestety gierka, a my przechodzimy do Block Dasha, bo za bardzo tam tego nie rozumiałam. A teraz lecimy tutaj, moi drodzy, i mamy Block Dash i zobaczymy, co tu będzie się działo. Jak widzicie, na razie były dwa piękne save'y, no i co tu będzie? Co? Chłop się chodzi przez bloki, patrzcie, ej, co jest? Co on odwala tutaj, widzowie? Ej, ja liczę na niego, że on za chwilę tą gierkę wygra. Ej, nie, dobra, za szybko go raczej pochwaliłam, no niestety odpadł. Kurczę, jak niefortunnie, ale bardzo piękne zachowanie było na tej mapie. Ej, nie, nie, o nie, jak on przeżył? Widzieliście, ile jeszcze osób było na mapie? Ej, co jest grane? To jest jakiś skam, widzowie. No ale dobra, mamy teraz dwóch ziomali. Aha, oboje wpadli. Nie, chyba ten tygrys został. I co, oni będą się tutaj bili o pierwszy miejsc, widzowie. Kto wygra? Kto wygra? Klaun wygrał. Ej, tego ja się nie spodziewałam. Myślałam, że wygra tygrys. No bo niestety nie bardzo farciło się wcześniej klaunowi, a tutaj takie zaskoczenie. Dobra, mieliśmy jakiś tam bug związany z schowaniem pod mapę, ale to już jest bardzo stare. Lecimy tutaj, moi drodzy, bo tej mapy nigdy wcześniej nie było. Jak go wywaliło, widzieliście to? Chłop normalnie uderzył w bandę kręcącą się, no i niestety zniknął. Ej, ten też na mecie zniknął, zapadł się pod ziemię. No powiem wam szczerze, że jest naprawdę zabawnie w dzisiejszym odcinku. No ej, cały samochód wyleciał, a chłop się cieszy, bo porozwalał wszystkich. No dobra, nie za bardzo rozumiem, dlaczego niektórzy wygrywają, jak jest mnóstwo osób jeszcze na mapie. No ale najwyraźniej tak musiało być. Ej, nie, dawaj kurczaku, bo tam cię dogoni, będzie miał pierwsze miejsce. Jo, jak on się wybroni, widzieliście to? No kurde, muszę się raczej ja takich save'ów nauczyć, bo będzie mi na przykład łatwiej na live'ie z wami grać. Dobra, pyk, pyk, okej, diamentowy banan. Kurde, mam nadzieję, że ty tutaj wszystko... Aha! Dobra, tam się nic za bardzo nie stało, poza tym, że jednego gościa wywalił, który i tak zrobił save'a, a resztę to dokonały Biedronki. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Ej, patrzcie, ej, chodź, nie może wejść, o co tutaj chodzi? Na początku on wejdzie sobie na samą górę, nie może wejść, a później spada i jeszcze zakopuje się po ziemi. No bardzo, bardzo przykre. Dobra, let's go, lecimy teraz z Laser Tracer. Aha, dobra. Poprzednia akcja nie była jakoś interesująca, ale teraz patrzcie na to. Chłop co? Utknął w drzewie i nie może wyjść. Jeszcze jego przyjaciel stoi obok niego z myślą, że mu pomoże. A i tak nie jest to realne. No kurczę, powiem wam szczerze, że pierwszy raz widzę coś takiego, ale wiedziałam, że można wchodzić w te palmy. Nie, ej, ten drugi też spadł i nie mógł wejść. No to kurczę, dwóch przygrywów na jednej mapie. Dosyć przykre. Okej, mamy tutaj kolejną mapę. Ej, patrzcie, to jest ten bug, który ja też miałam ostatnio. Może nie ostatnio, ale ja grałam sobie w Stambul KS-a i również nagrywałam odcinek. Miałam podobnego buga, że po prostu wciągało mnie pod ziemię i nie mogłam z tego w żaden sposób wybrnąć. A my teraz lecimy dalej i mamy mapę Lost Temple. Ej, i on wygra? No, mimo lekkiej potyczki, tamten miał szansę na wygranie. No, a wygrał fajnie, że diabeł, bo w sumie na niego też liczyłam. Okej, dobra, ale tutaj była walka na krawędzi życia, widzowie, widzieliście to? No powiem wam szczerze, że to jest najlepsze, jak oni z tej krawędzi tak wychodzą i nagle wygrywa ta osoba, która chciała zepchnąć. Aha, dobra, tutaj była zła kalkulacja i to mi się również bardzo często zdarza na tej mapie, więc to jest po prostu wybaczone. A teraz lecimy do... O kurde, ale tutaj była walka o tą metę, widzowie, widzieliście to? Ej, co tu się odwala dzisiaj?
Co to są za mocne momenty? Co to ma być w ogóle? Dobra, lecimy dalej. I co, powiedzcie, że tutaj też będzie jakaś walka o pierwsze miejsce, patrzcie. Ten chce go wypchnąć i wygra ten kolorowy. No tak jak myślałam, tak się dzieje zawsze, kiedy oni po prostu walczą o to miejsce. No i wygrywa ta osoba, która chciała wywołać. Ej, patrz, no nie! Chłop chciał wygrać i zobacz się pod mapę i wygrał ktoś inny. O kurczę, to było naprawdę bolesne. No dobra, to już widzieliśmy, że ktoś przyleciał przez mapę po prostu na honeydropie i przegrał. Tak więc lecimy z blokdaszem i mamy tutaj kolejne walki. Ej, to jest... A nie, myślałam, że... Nie, to był chyba super hero kolejny. Nie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, dajcie znać, czy to był super hero, który wyleciał, czy nie, a ja wam szybnę wtedy serducho. A lecimy z kolejną mapą, której jeszcze nigdy wcześniej nie było, moi drodzy, i zobaczymy, czy I'm Nono, czy jak zwał, tak zwał, uda mu się wygrać. No i niestety wypadł poza mapę, czyli po prostu czysty jakiś bug na tym trybie był. A my teraz lecimy znowu z Lavalandem i nie mówcie, ej, ten gość wszystkich powala za chwilę. Patrzcie, jeden, okej, okay, tutaj wyleciał, co, teraz wchodzi dalej, dawaj tego zająca, patrzcie to, jeden, drugi to już jest gość, teraz patrzcie, leci po kolejnego, tylko niech on sobie wejdzie, pyk, leci kolejny i co, tamten sam już wyskoczył, żeby nie, nie, myślałam, że już tamten sam wyskoczył, że jak on tutaj wszystkich porobił, widzowie. Dobra, tutaj mamy pięknego, nie, no jak on mógł to zepsuć mu, no przecież on tak ładnie leciał i mu zepsuł, ej, co tutaj się dzieje, widzowie, zobaczcie, no co tu się odwala. Czemu on widzi przez okulary diamentowe? Ej! Tutaj raczej się, widzowie, coś zepsuło i powstał czysty glitch, można tak powiedzieć, ale wyglądało to naprawdę zabawnie. A teraz lecimy dalej i mamy botbash. Ej, co to są w ogóle za sejwy? Przecież jak gdybym dotknęła tego czegoś, co leci z hydrantu, czy na przykład biedronki, już bym dawno, kurde, była poza mapą, nie? A tutaj patrzcie, co ten gość odwala. On... Czemu on ma związane nogi? Ej, tak jest w normalnym skinie? Czy mi się po prostu teraz tak przyjdzie? O nie! O nie! O nie, patrzcie, on nie może wyjść teraz i ten mu dowalił! O ty! Ale mu heada walno, widziałem na sam koniec. No tego się nie spodziewam, że będzie to tak wyglądać. A teraz mamy, moi drodzy, title fall. I co? O kurde, dawaj, dawaj, bo przegrasz! Nice! Ej, to było mega mocne. To było mega mocne uratowanie życia. Jeżeli też tak uważacie, to napiszcie w komentarzu. Ocenę od 1 do 10. Okej, okay, a my mamy dalej. I co, będą się tutaj też lali o pierwsze miejsce? Dobra, mamy coś ciekawego. Okej, okay, dobra, tutaj lata sobie. No i co, nic się nie stało, widzowie! Nic takiego fajnego nie było, ale tutaj przynajmniej ktoś dostał bęcka. Dobra, nie rozumiem niektórych momentów, naprawdę. Ale, o nie, ej... Dawaj, dawaj, dawaj! No, ej, on jeszcze się zakwalifikował, mimo że wyleciał na mapie i siedział sobie na rurce. No to było coś pięknego, przyznajcie. A my teraz lecimy dalej. Ej, patrzcie, trzech takich samych typów wzięło się na jednego banana, żeby go po prostu wyrzucić. No i jestem ciekawa, który z nich wygrał. No ale to było przykre, że było trzech na jednego. Przecież ten gość w ogóle nie miał szans. Tak jak ten banan w tym momencie. Widzieli... Co?! Ej, przecież on nie miał żadnych szans na wygranie, a tak czy siak wygrał. No powiem wam szczerze, że momenty w dzisiejszym odcinku są naprawdę mocarne. Jeżeli też tak uważacie, no to napiszcie w komentarzu, a na pewno dla was nagram kolejny odcinek, pod warunkiem też, że zostawicie 40 łapek w górę. A my teraz lecimy dalej. Ej, nie mówcie, że on się uratuje, widzowie, bo jak on się uratuje... Ej, ale mu jeszcze ziemia pod nogami wyrosła. No to było coś pięknego. A teraz... Ja, patrzcie, ile tutaj w ogóle jest... Czerwonych biedronek, no ej, on naprawdę dobrze sobie tutaj radzi, widzowie. Mam nadzieję, że on za chwilę jeszcze to wygra, a nie wyleci. Nie, nie, nie. Dawaj, gościu, walczysz, walczysz, walczysz do końca, do końca, do końca, bo to jest walka o pierwsze miejsce. Nie, widzowie, nie. Dawaj, 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 dawaj. Nie, 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 to już chyba koniec, to już chyba koniec, widzowie. Ale on walczył, no i niestety, kurde, przegrał, widzowie. A było tak pięknie. Widzieliście jego zachowanie na tej mapie przy czerwonych biedronkach? Wydaje mi się, że tak, a tutaj mamy kolejnego klauna i jakiegoś dziwnego randoma. Ej, i co, nie mówcie, że tamten przegra. Patrzcie, ten jeszcze sobie uratuje się po jego głowie, ej. To była najmocniejsza rzecz chyba w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że sam odcinek wam się spodobał. Zostawicie mnóstwo łapek w górę oraz zasubskrybujecie mój kanał, żeby kolejny takowy odcinek się pojawił. No i po prostu ocencie dzisiejsze momenty w skali od 1 do 10.